Dzień dobry, szanowni państwo. Jak zapewne wszyscy tutaj wiemy, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji kryzysowej. Mamy stan klęski żywiołowej ogłoszony na naszym powiecie głubczyckim. Za nami bardzo trudny tydzień intensywnych prac i walki o istą powodzią i o was i o wsparcie dla naszych mieszkańców. Powołaliśmy sztab kryzysowy. Praktycznie spotykaliśmy się bardzo sukcesywnie i ustalaliśmy plany kolejnych działań. W pierwszej kolejności skupiliśmy się na tym, żeby wesprzeć mieszkańców w usuwaniu skutków tej powodzi. Zawnioskowaliśmy o wsparcie żołnierzy. Ci żołnierze do nas przyjechali, w sumie 50 żołnierzy, i wspiera nasze gminy, które są najbardziej dotknięte powodzią. Są rozdysponowani, pomagają w wynoszeniu różnych rzeczy z waszych domów. Ponadto nasi strażacy również wykazali się tutaj wielką odwagą i bohaterstwem, za co im bardzo serdecznie dziękuję. W związku z całą powodzią, która rozpoczęła się w piątek, intensywnie bardzo pracowali i ochotnicze straże pożarne, i nasza komenda powiatowa stanęła na wysokości zadania i robili wszystko, żeby wam, drodzy mieszkańcy, pomóc. Teraz jesteśmy na etapie wpływu darów. Te dary napływają do nas, drodzy mieszkańcy, sukcesywnie z różnych stron Polski. Skala tej pomocy jest bardzo duża. Jeśli jest jeszcze coś państwu potrzebne, to proszę zgłaszajcie. Wpływają do nas i środki chemiczne, i żywność, która jest sukcesywnie rozdysponowywana wśród gmin, i potem poprzez sołtysów rozdajemy te dary. Ubiegamy się również o niezbędny asortyment do zabezpieczenia waszych posesji, typu osuszacze, pompy. Jeszcze czekamy, dlatego że zapotrzebowanie na skalę całego naszego województwa jest bardzo duże, także proszę się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo tych osuszaczy niestety nie jest za wiele, ale czekamy, mamy nadzieję, że jeszcze do nas ich trochę nadejdzie. Z takich najważniejszych rzeczy, drodzy mieszkańcy, bardzo bym prosiła, żebyście udostępniali swoje posesje dla inspektorów nadzoru. Gościmy tutaj w powiecie kilku inspektorów nadzoru, którzy wspierają nasz powiatowy inspektorat w weryfikacji waszych domostw. To jest dla waszego bezpieczeństwa i dla waszego dobra. Te osoby wizytują w każdej nieruchomości, która jest dotknięta powodzią, i sprawdzają stan nieruchomości i jej bezpieczeństwo oraz szacują te straty wstępnie, jaka jest ich skala i poziom. Także ja bardzo zachęcam do tego i proszę, żebyście te domy wasze otwierali i wpuszczali te osoby do waszych domostw. No, na bieżąco z tą sytuacją krytyczną sobie radzimy. Coraz więcej ujęć wody jest udostępnianych ostatnio w Krasnym Polu. Także mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie już tylko coraz lepiej. Macie państwo prąd w większości domostw, co też było nie lada wyzwaniem dla was, bez dostępu do elektryczności. Z tego sobie też zdawaliśmy sprawę, więc robiliśmy wszystko, żeby jak najwięcej domostw było do tego prądu dopuszczonych. Bardzo was proszę, jeżeli macie jakieś pytania, problemy, chcecie coś ustalić, macie jakieś uwagi, bardzo proszę o kontakt z naszym powiatowym centrum zarządzania kryzysowego. Jesteśmy przez całą dobę praktycznie pod telefonem. Gdybyście mieli jakieś jeszcze specyficzne potrzeby, to jesteśmy również otwarci. My jesteśmy dla was, po to są nasze dyżury, żebyście faktycznie do nas dzwonili i zgłaszali swoje problemy i potrzeby. Ja z tej strony życzę wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo siły i wytrwałości w tym bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie. I proszę tylko o to, żebyście byli cierpliwi i otwarci też na nas, i naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby państwu pomóc. Dziękuję i serdecznie was pozdrawiam. Proszę państwa, jesteśmy tydzień po powodzi. Chciałbym złożyć takie krótkie sprawozdanie z tego, co zostało zrobione i co nas jeszcze czeka. Czeka nas na pewno bardzo dużo pracy, bo straty, jakie gmina poniosła, są duże. Najbardziej poszkodowane są te wioski na pograniczu, czyli Chomiąża, Krasne Pole, Opawice i Lenarcice,
ale też i te wioski tu bliżej miasta, czyli Gołuszowice, Grobniki w mniejszym może stopniu Grobniki. I co zadziwiające, zostały poszkodowane też takie wioski, które nigdy w trakcie żadnych powodzi nie były poszkodowane. To w szczególności dotyczy Kietlic. W pozostałych mamy zalania domów w kilkunastu mieszkańców zostało zalanych w takich pojedynczych miejscowościach. To były takie klasyczne podtopienia. Pragnę zaznaczyć, że wszyscy, których woda w domach dostała się do środka, no są poszkodowani i na pewno nie zostaną sami. My w tej chwili prowadzimy szacowanie, to pierwsze szacowanie strat, które dotyczy tej pierwszej pomocy, czyli tych 10 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy, z tego co mi przekazał OPS, 141 osób już zostało oszacowanych czy doszacowanych. Wysłaliśmy dzisiaj pismo do wojewody z informacją, jaka to jest kwota. Czekamy na pieniądze i myślę, że w tym tygodniu pierwsi mieszkańcy będą te kwoty otrzymywać. W dniu dzisiejszym z informacji kierowniczki, naszej pani kierownik z OPS-u, ma zostać zakończone ta cała procedura przyznawania tych środków, tych pierwszych, jak powiedziałem, tych do 10 tysięcy złotych. Natomiast jest jeszcze druga komisja. Ta komisja prowadzi ją nadzór budowlany. Ona będzie szacować te większe straty, czyli możliwość starania się o dofinansowanie, to o czym mówią też rządzący i media, czyli 100 tysięcy na mieszkanie, ewentualnie 200 tysięcy, gdy trzeba będzie odbudowywać cały dom. Na dzień dzisiejszy, to dokładnie to na sobotę ubiegłą, 20, to mieliśmy taki jeden przypadek na pograniczu i rozmawiałem z nadzorem budowlanym, bo akurat byłem tam, kiedy to te szkody szacowała komisja z nadzoru budowlanego, to przekazano mi, że jeden budynek na pograniczu jest do rozbiórki. Ale tak jak mówię, dopiero po tym, jak ta komisja z nadzoru budowlanego przejdzie i oszacuje także nasze straty, także straty urzędu, będzie można przystąpić do kosztorysowania tego i starania się o te większe środki. Póki co, dla informacji Państwa, uruchomiliśmy w ubiegłym tygodniu obydwa wodociągi, bo były zalane wodociągi w Krasnym Polu i w Krysinie i mieszkańcy tych wodociągów przez 3-4 dni nie mieli wody do picia, ale pod koniec tygodnia po płukaniu i po przeprowadzeniu badań przez sanepid te wodociągi zostały uruchomione. W międzyczasie tam nasze wodociągi dostarczały wodę do zbiorników, wodę pitną, także mieszkańcy mogli z tego skorzystać. Właściwie większość budynków tych zalanych, szczególnie tam na pograniczu, jest już przyłączona do sieci elektrycznej, do instalacji. Był problem z tym, żeby Tauron podłączał poszczególne budynki, ale w końcu domówiliśmy się co do procedury i do końca tego ubiegłego tygodnia właściwie wszystkie budynki, które można było podłączyć, zostały podłączone. Część jest chyba nawet do dnia dzisiejszego niewiele, kilkanaście budynków jest niepodłączonych, ale to wynika z tego, że nie było właścicieli. Energetyka nie mogła podłączyć tych budynków, bo nie było właścicieli tych budynków, nie można było wejść do budynków, żeby sprawdzić stan instalacji elektrycznej i czy ona się nadaje do podłączenia. My w tej chwili staramy się, żeby z tymi mieszkańcami się połączyć, bo to jest warunek konieczny, żeby oni przyjechali i wtedy będziemy te budynki podłączać. Właściwie jesteśmy już po takiej pierwszej serii sprzątania tych gabarytów, jak to się mówi, czyli przede wszystkim tych potopionych mebli. Przez cały ubiegły tydzień, od wtorku, od
momentu, kiedy zeszła woda, bo jeszcze w poniedziałek, dla przypomnienia, w większości tych zabudowań jeszcze była woda, nie można było wejść, ale od wtorku zbieramy już gabaryty, wywozimy śmieci, przede wszystkim właśnie z pogranicza. I tutaj proszę też o zrozumienie, nasze możliwości są ograniczone do sprzętu i do ludzi, więc to trochę potrwa. Ja rozumiem, że zniecierpliwienie wszystkich, którzy byli zalani, ale no, proszę o zrozumienie, bo po prostu technicznie się tego tak szybko od razu nie da zrobić. Wydaje mi się, że do połowy tego tygodnia większość tych gabarytów wywieziemy, tak samo jak wywozimy sukcesywnie śmieci, te bytowe, bo to jest konieczne. Właściwie jesteśmy też po akcji pompowania szamp, tam gdzie nie ma kanalizacji, właśnie tam na pograniczu, na sobotę, bo to był taki ten przedział czasowy do soboty, wywieźliśmy większość tych szamp. Trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że woda w dalszym ciągu podchodzi i to jest trochę taka syzyfowa praca, no ale będziemy ją wykonywać aż do skutku. W momencie, kiedy dopiero poziom tych wód gruntowych się obniży, no będzie można tak do czysta, że tak powiem, te szamba wszystkie wywieźć, ale te główne zanieczyszczenia, które były, wywieźliśmy, zostało kilka szamp jeszcze do wywozu, więc to w tym tygodniu zostanie zrobione i będziemy od nowa pompować już tą właściwie wodę podchodzącą gruntową do szamp. Także pracy jest bardzo dużo. W tej chwili też szacujemy straty, które gmina poniosła, bo zalało nasze świetlice. Zabrało nam kilka odcinków dróg. Najtrudniej to oczywiście, tak jak powiedziałem, to pogranicze. Droga w Lenarcicach, którą budowaliśmy tak wspólnie z sołectwem przez 4 lata, w tym roku ją zakończyliśmy, jej właściwie nie ma. Woda zabrała całą tą wodę, tą drogę, ale mamy też inne odcinki w Chomiąży, w Krasnym Polu, w Opawicy, które wymagają właściwie całkowitej odbudowy. Zalało nam, tak jak powiedziałem, wszystkie świetlice na pograniczu, więc tutaj będziemy się starać też i o odszkodowania, i o to, żeby jak najszybciej je potem uruchomić. Najtrudniej będzie oczywiście z odbudową dróg, bo no zbliża się niestety już jesień i nie wiadomo, czy warunki atmosferyczne pozwolą na to, żeby te drogi odbudować, ale będziemy się starać, żeby to w możliwie krótkim terminie zrobić. Także ja apeluję do mieszkańców o to, żeby wykazać szczególnie tych zalanych. Ja rozumiem to, że wszyscy chcą, żeby było to jak najszybciej. Ja bym też chciał, żeby tak się to stało. Natomiast może się okazać, że po prostu w niektórych przypadkach trzeba poczekać. Wydaje mi się, że do końca tego tygodnia te główne sprawy załatwimy. Bardzo dziękuję za akcję, którą przeprowadziła nasza Straż Pożarna Ochotnicza w sobotę, bo oni, właściwie wszystkie nasze jednostki, skrzyknęły się i pracowali na pograniczu, sprzątali. Dziękuję wojsku, bo mamy od środy mamy 40 żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy też sprzątają, ale sprzątają na pograniczu. Więc no, tutaj naprawdę należy docenić i podkreślić ten wysiłek. Dziękuję też różnym wolontariuszom, różnym osobom. Nawet do końca nie wiemy, kto był, bo miałem taki przypadek, jeżdżąc czy będąc w Chomiąży, że spotkałem grupę ludzi z Gdańska, którzy przyjechali, przywieźli dary, cały dzień pracowali, nawet nie chcieli podać swoich tak jakby nazwisk,
czy nazwy organizacji, którą reprezentowali, po prostu przyjechali, przywieźli dary, popracowali i pojechali dalej. Ja no, tyle tylko, że tak jak mówię, spotkałem ich przy pracy i mogłem w imieniu naszych mieszkańców im podziękować. Bardzo też dużo ludzi ze Śląska przyjeżdża tutaj do nas, pracowali w Opawicy. No i to są bezimienni tacy bohaterowie tej pomocy. Dlatego też tym wszystkim ludziom tu za pośrednictwem telewizji, jeżeli nas słuchają, chcę podziękować. Będziemy dalej pracować i mam nadzieję, że te skutki tej powodzi, te takie widoczne, uda nam się w miarę szybko opanować, a potem czekają nas remonty i odbudowa tej infrastruktury, która została zniszczona. Na końcu, proszę Państwa, zwracam się do tych, którzy byli poszkodowani w powodzi. Gdyby były jakieś pilne potrzeby, proszę się kontaktować bezpośrednio pierw z sołtysami. Jeżeli to będzie niemożliwe, to oczywiście też cały czas ja jestem do dyspozycji, ale też i tutaj urząd z panią sekretarz, proszę się kontaktować, bo mogą się zdarzyć sytuacje, że coś jest bardzo pilnie potrzebne lub coś nie zostało zrealizowane, więc w tym nawale, tym natłoku tych różnych spraw, więc proszę o to, żeby się tutaj z nami kontaktować i będziemy starali się od ręki pewne rzeczy załatwiać. W tej chwili dla nas najpilniejszą potrzebą w mojej ocenie jest pozyskanie sporej ilości osuszaczy, bo te mieszkania są zawilgocone. My zyskaliśmy pewne partie osuszaczy, to będzie ze 30 sztuk, ale to jest zdecydowanie za mało. My je rozdajemy sukcesywnie. W tej chwili czekamy na dostawy, które nam tutaj obiecuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego i jak tylko je dostaniemy, to mówię, po konsultacji z sołtysami będziemy te osuszacze mieszkańcom dostarczać. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Drodzy Państwo, jak zapewne Państwo wiecie, i gminy Kietrz nie ominął ten armagedon powodziowy, który przeszedł przez znaczną część południa naszego kraju. Według mojej oceny najbardziej ucierpiało miasto Kietrz, a właściwie te ulice, które są ulokowane wzdłuż rzeki Troi, która niestety wystąpiła z brzegów. Te najbardziej poszkodowane ulice, a właściwie mieszkańcy tych ulic, to mieszkańcy ulicy Żeromskiego, Nadbrzeżnej oraz Młyńskiej. Również zauważyliśmy, że rzeka, która zwykle zachowuje się bardzo spokojnie, a przepływa przez Ciborzyce Wielkie, tym razem nie spełniła naszych oczekiwań i ona również spowodowała zalania kilku posesji w Ciborzycach Wielkich. Oczywiście nie są to wszystkie posesje, które ucierpiały, ponieważ punktowo w różnych miejscach naszej gminy można byłoby znaleźć jeszcze inne budynki, które uległy zalaniu. Szanowni Państwo, to co w tej chwili robimy i robimy to już od kilku dni, o czym wiedzą zapewne ci z Państwa, którzy niestety ucierpieli w tej klęsce żywiołowej, w klęsce powodzi, to działanie naszych dwóch komisji. Jedna komisja to Państwo pracujący w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Oni odwiedzają Państwa, wypełniacie Państwo oświadczenia i na mocy tego, co stwierdzą, będziecie Państwo otrzymywać pomoc rządową 8+2, czyli w sumie 10 tysięcy złotych. Tutaj od nas z Urzędu Miejskiego z Kietrza, z referatu, który zajmuje się inwestycjami,
Państwami również pracownicy stworzyli drugą komisję i ta komisja również Państwa odwiedza w domach i szacuje te straty, powiedziałabym takie inwestycyjne, budowlane, które u Państwa w domach się pojawiły. I jeszcze obrodziło u nas w komisji, ale no jest to taki czas, kiedy musimy takim przygotowaniom się poddać, żeby potem móc Państwu pomóc. Inspektorzy nadzoru budowlanego, panowie inspektorzy z Krakowa, również dokonują oszacowania tych strat, które miały miejsce. Te straty, o których mówimy przy okazji omawiania tego powodziowego pejzażu, jeśli mogę tak powiedzieć, w gminie Kietrz, dotyczą nie tylko prywatnych budynków, ale także mienia komunalnego. Na pewno Państwo zauważyliście, że drogi, na których stała woda, te jezdnie, one po zejściu wody wyglądają zdecydowanie gorzej niż wyglądały wcześniej. Na pewno Państwo niepokoicie się o stan mostu na rzece Troi przy ulicy Langenowskiej, który z zewnątrz no, nie zmienił się, ale mamy prawo przypuszczać, że mógł zostać podmyty, ponieważ woda niemalże przelewała się przez ten most. Na pewno Państwo zauważyliście też, że zalany był w znacznym stopniu stadion, co tym bardziej jest bolesne, że właśnie stadion przechodzi bardzo głęboki remont, głęboką modernizację. W tej chwili, tak jak powiedziałam, wody opadły, ale emocje jeszcze nie opadły. Trudno, żeby mogły opaść tak szybko po tym nieszczęściu, które nas, jak niestety bardzo wiele innych gmin także spotkało. My te szkody, my te straty szacujemy. Te straty, które oszacowaliśmy na dzisiaj, bez jakichś szacunków drobiazgowych, bo na to nie było jeszcze czasu, więc tak pierwotnie oszacowaliśmy na 8 milionów złotych. I dużo, i mało. Mało w porównaniu do tego, z czym borykają się nieodległe przecież miasta, jak na przykład Głuchołazy czy Nysa, ale bardzo dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jesteśmy niewielką gminą, jeśli weźmiemy pod uwagę nasz budżet, jeśli weźmiemy pod uwagę potrzeby naszych mieszkańców, którzy przecież chcieliby żyć w otoczeniu spokojnym, bezpiecznym. Będziemy się starali to Państwu zapewnić. Na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby tak właśnie było. Witam Państwa serdecznie. Sytuacja w naszym powiecie powoli się stabilizuje, aczkolwiek nadal prowadzone są działania polegające na usuwaniu skutków powodzi, jaka dotknęła nas w ostatnim tygodniu. Dla nas, dla Państwowej Straży Pożarnej, pierwszym sygnałem to był 13 września, gdzie rozpoczęliśmy w zasadzie nasze podstawowe działania mające na celu zabezpieczanie domów i zabezpieczanie rzek przed wylaniem. W sobotę został podniesiony stan gotowości bojowej w Państwowej Straży Pożarnej. W stan gotowości również zostały postawione wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych w naszym powiecie i rozpoczęliśmy już działania ewakuacyjne. Sytuacja bardzo szybko się rozwijała i dość dramatycznie to wyglądało przede wszystkim na rzece Opawicy i Opawie. Tutaj mam na myśli gminę Głubczyce i miejscowości takie jak Chomiąża, Krasne Pole, Narcice i Opawice. I w gminie Branice były to najbardziej takie dotknięte działaniami, skutkami powodzi i objęte naszymi działaniami to były miejscowości Bliszczyce, Boboluszki, Dzierzkowice i Wiechowice. Oprócz tych miejscowości wymienionych nasze działania również były w innych miejscowościach. Tego było naprawdę bardzo dużo. Strażacy po 4 dniach mieliśmy około ponad 400 zgłoszeń na powiecie głubczyckim. Do działań zostały skierowane, do pomocy skierowane jednostki z terenu kraju. Mieliśmy u siebie na powiecie kompanię gaśniczą z Lublina oraz kompanię gaśniczą z Łodzi. Dowódcy kompanii otrzymali rozkazy i przystąpili niezwłocznie do działania zaraz po przyjeździe. Gdy woda zaczęła opadać, to już był poniedziałek,
Zadysponowaliśmy cysternę do wody pitnej z tego względu, że wiele studni, wiele ujęć zostało zalanych i z tego tytułu nie mogły być użytkowane. Ta cysterna przyjechała do nas z Wielkopolski, z Państwowej Straży Pożarnej i przez kilka dni dowoziła wodę. Zaraz potem, gdy udało się przywrócić sieć wodociągową do użytkowania, ta cysterna odjechała od nas i pojechała w dalsze tereny działania. W tym momencie to był chyba, zdaje się, Donysy. Tam również były takie potrzeby, zresztą są na dzień dzisiejszy, tam działają sztaby dość prężnie, dlatego że są poniszczone mosty, infrastruktura zniszczona i z naszej komendy codziennie dysponowani są strażacy w rejon działań w Lewinie Brzeskim i w Głuchołazach. Korzystając z okazji, bardzo chciałbym podziękować przede wszystkim strażakom. Strażakom Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, szczególnie Ochotniczej Straży, gdyż ci ludzie niejednokrotnie sami doświadczyli tutaj zalania przez powódź, mimo tego wiedzieli, że muszą zgłosić się do swojej jednostki, muszą stawić się na alarm i pojechać ratować innych. I to wypełnili w 100% do tego, do czego się zobowiązali. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję za ich gotowość, za szybką reakcję, za siły, którymi dysponowali, gdyż to w znacznym stopniu pozwoliło ochronić naszych mieszkańców przed tak wielką wodą. Również chciałbym podziękować samorządom, które bardzo sprawnie prowadziły całą akcję. Zawiązał się sztab kryzysowy na poziomie powiatu. Pani starosta była cały czas na miejscu wydarzeń, kontrolowała sytuację i reagowała bardzo szybko na sygnały z gminy Głubczyce, z gminy Branice, gdzie najwięcej było skupionych naszych sił. Poprzez burmistrzów, tutaj pan burmistrza i wójta. Pan wójt Baca, który sam stał i wspierał działaniami, ratując lokalne miejscowości. Pan burmistrz Krupa, Adam Krupa, który również zaangażował się w organizację sztabu. Znajdujemy się w miejscowości Chomiąża. Jest to miejscowość na pograniczu polsko-czeskim, na południu gminy Głubczyce. Za moimi plecami jest rzeka Chomiąża. Można zobaczyć, że jaka piękna, romantyczna rzeka. Ale w dniu tragedii, tu gdzie stoję, było prawie 2 metry wody. Także pewnie bym był zakryty tą wodą. Straszna tragedia, która trafiła cztery miejscowości na naszym pograniczu. Do tych miejscowości nie można się było dostać. Docieraliśmy tutaj śmigłowcem, amfibia nie mogła tutaj wpłynąć, śmigłowcem, ciągnikami rolniczymi od strony pola, bo drogi były zalane. W tej chwili, jak widzicie, rzeka jest urokliwa, jest piękna. Ale tragedia, którą ludzie tutaj przeżywają, jest ogromna. Jest potężne wsparcie, ci ludzie tutaj potrzebują, ze strony nie tylko finansowej, ale też wsparcia takiego psychicznego, takiej obecności, wysłuchania tego, co ci ludzie mają do powiedzenia o tej swojej tragedii. Jestem tutaj po to, żeby monitorować pracę policjantów. Pełnimy tu służbę 24 godziny na dobę przy wsparciu policjantów z kraju. Mamy do dyspozycji policjantów i z Łodzi, z Bydgoszczy, praktycznie z każdego zakątka naszego kraju. Pilnujemy, żeby nie przyszli tu szabrownicy. Pilnujemy, żeby tym ludziom nie stała się jeszcze większa krzywda, chociaż można przypuszczać, że już większej krzywdy, większej szkody być nie może. Chcemy, żeby mieszkańcy tutaj naszej gminy czuli się bezpiecznie, przynajmniej to, że jesteśmy. Docieramy do każdego mieszkania, do każdego domu, pomagamy na tyle, ile możemy, koordynujemy też tą pomoc. Za moimi plecami to jest nie tylko rzeka, która tutaj płynie, ale ta rzeka to jest też granicą naszego państwa. Po drugiej stronie jest podobna droga do tej, na której ja w tej chwili stoję, ale to już jest czeska strona. To są nasi sąsiedzi, którzy również
również ta tragedia ich dotknęła. Wspomagamy się nawzajem sobie pomagamy. Bardzo dużo mieszkańców tutaj naszej strony, polskiej strony, to są też Czesi. Dotarłem na przykład dzisiaj do takiej rodziny, która też potrzebuje pomocy i taką pomoc od nas otrzymuje. Dzień dobry, przyjechaliśmy z powiatu tarnogórskiego, miejscowość Ożarowice, gmina Ożarowice. Myśleliśmy, jak pomóc powodzianom. Przyjechaliśmy, zdecydowaliśmy się na to, żeby zrobić takiego grilla, żeby ludzie coś mogli zjeść. Jesteśmy zadowoleni, widzimy wdzięczność tych ludzi. Tragedia jest niesamowita. No jest fajnie, cieszymy się. Pogoda na razie się dopisuje. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Przypuszczam, że przyjedziemy jeszcze, bo mamy jeszcze jakiś plan, żeby coś zrobić dla tej miejscowości, dla tego powiatu. Myślę, że jakby nam się stało jakieś nieszczęście, to pewnie ludzie stąd pojechaliby do nas. Właściwie to wszystko. Dziękuję moim sponsorom. Dziękuję moim sponsorom. Nie będę wymieniał nazwisk ani firm, bo zorganizowali dla nas i kiełbaskę, i bułeczki, i grilla przygotowali. Myśmy tylko przywieźli, smażymy i uśmiechamy się do siebie. Dziękuję, miłego dnia życzę.